Oratorium zatytułowane Kreuz auf Findung, czyli Znalezienie Świętego Krzyża, a raczej Odnalezienie Krzyża Świętego, powstało w roku 1906. Feliks Nowowiejski, jego kompozytor, miał wówczas zaledwie 29 lat, a w swym dorobku już 3 potężne oratoria, z których Quo Vadis zyskało sobie ogromną sławę na całym świecie. Kreuz auf Findung zostało wystawione we Lwowie bezpośrednio po ukończeniu tego dzieła i wówczas już uzyskało entuzjastyczne recenzje. Kompozytor jednak nie do końca był zadowolony ze swojego dzieła. Nastąpiły pewne modyfikacje, pewne poprawki. Ostateczna redakcja dzieła ukazała się w roku 1913, a dokonało tego lipskie wydawnictwo Leukart. Najważniejszą modyfikacją było włączenie do oratorium wstępu zatytułowanego Jeruzalem. Jest to zresztą poemat symfoniczny, a więc tak jak każdy poemat symfoniczny może być wykonywany zupełnie odrębnie, niezależnie od oratorium. Oratorium w związku z tym ma w tej chwili 3 części poprzedzone wstępem. Część pierwsza to pielgrzymka na Golgotę, pielgrzymi na czele z cesarzową Heleną, matką cesarza Konstantyna, udają się na Golgotę, spodziewając się, że tam znajdą drzewo Krzyża Świętego. W scenie drugiej widzimy obrzędy w świątyni Wenus. Otóż w tym miejscu, za czasów cesarza Hadriana, powstały świątynie Jowisza i Wenus i odbywają się tam pogańskie obrzędy. Część ta kończy się zburzeniem świątyń. W części trzeciej widzimy trud przekopywania, mozolnego przekopywania skał Golgoty, które zostaje uwieńczone powodzeniem. Odnajdują pielgrzymi 3 krzyże i następuje identyfikacja tego najważniejszego, największej chrześcijańskiej relikwii. Oratorium jest potężnym dziełem. Jest dziełem, które wykorzystuje konstrukcję oratoryjną z czasów Händla, ale również sięga do współczesnych kompozytorowi środków, na przykład do motywów przewodnich Ryszarda Wagnera. Niestety, duży aparat wykonawczy nie pozwalał na częste wykonywania kompozycji. W związku z tym druga premiera polska odbyła się w roku 1930 pod dyrekcją samego kompozytora w Poznaniu, a na kolejne wykonanie trzeba było czekać aż 72 lata. Nastąpiło to w roku 2002, a więc w 56 lat po śmierci Feliksa Nowowiejskiego. Koncert w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, to niezwykle symboliczne, że właśnie w Bazylice pod tym wezwaniem odbywa się oratorium poświęcone odnalezieniu Krzyża Świętego, był poświęcony profesorowi Mieczysławowi Nowakowskiemu. To właśnie on w 2012 roku wykonał to dzieło w poznańskiej Farze, no i zamierzał w roku jubileuszowym Feliksa Nowowiejskiego, czyli w 2016, wykonać je w Warszawie. Niestety profesor nie dożył tego wykonania, ponieważ zmarł w lutym 2017 roku, ale Orkiestra Symfonia Warszawia postanowiła włączyć to do swojego repertuaru, zaangażować do tego chór Filharmonii Narodowej i wystawić dzieło w listopadzie 2017 roku, niemalże w przeddzień zakończenia, uroczystego zakończenia roku Feliksa Nowowiejskiego. Warto to dzieło posłuchać, ponieważ pojawiają się tam momenty i motywy, które znawcy kwalifikują jako echa muzyki Mahlera. Szanowni Państwo, historia znalezienia Krzyża Pańskiego przez cesarzową Helenę stała się inspiracją w historii kultury, sztuki, wielu wydarzeń ważnych. A wśród tych wydarzeń jest oratorium, jedno z najważniejszych i najpiękniejszych Feliksa Nowowiejskiego. Pan profesor Mieczysław Nowakowski, w pewnym sensie powiem, dzięki któremu tu dzisiaj jesteśmy, jest sprawcą tego koncertu. Ja miałem okazję rok przed jego śmiercią i muszę to wyrazić jako świadectwo,
odbyć z nim wspaniałą rozmowę. Przyszedł właściwie z tym jednym tematem, żeby w warszawskim kościele Świętego Krzyża zabrzmiało to oratorium Feliksa Nowowiejskiego. Nie doczekał tego momentu, ale to się staje dzisiaj po jego śmierci. Zmarł 29 lutego i tutaj w tym kościele był jego pogrzeb. Wspominamy go jako tego, który zainspirował, przeszedł z nami tę drogę do dzisiejszego koncertu, a równocześnie był wielkim dyrygentem, wielkim muzykiem, człowiekiem kultury. Wspominamy go, a ja osobiście, i to jest moje świadectwo, muszę powiedzieć, że z tej rozmowy, która była u mnie w moim domu, do dziś pamiętam fragmenty. Ale z kolei to, co on zapisał po tej rozmowie, po tym spotkaniu, świadczy o tym, że to była jakaś wielka duchowa empatia w tym momencie w relacji do tego dzieła, którego dzisiaj będziemy słuchali. Kontekstem jest nie tylko Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, ale kontekstem jest także tego koncertu, 400-lecie ojców misjonarzy, księży misjonarzy, który to rok obchodzimy teraz. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń duchowych, artystycznych, tak abyśmy wyszli stąd ubogaceni, a krzyż Jezusa Chrystusa, w którym jest nasze zbawienie, by stał się jeszcze bardziej w naszym życiu światłem na wszystkich naszych drogach.
Thank you.
miserable Frau im Silberarbeit übers Meer durch wiegelose Wüstenheim zur heiligen Stadt Jerusalem. Oh!
Ich stirb, bin kann nicht, nicht.
Thank you.
Zerbrechet nun des Tempels Mauern. Der Hölle Scharen sind gebunden. Nur Spiel der Erde
Thank you.
W naszej Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przechowywane są relikwie, cząstka relikwii Krzyża Świętego. Eminencjo, księże kardynale, prosimy na zakończenie o błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. Jestem głęboko przekonany, że błogosławieństwo chwileczkę poczeka, ale chciałem wypowiedzieć cztery zdania krótkie, które nie sposób nie wypowiedzieć na zakończenie tego oratorium. Wielkie, wspaniałe oratorium Wielkiego Nowowiejskiego, ale także wielcy, wielcy artyści. Symfonia Warszawia, orkiestra. Chór Filharmonii Narodowej. I wspaniali soliści, pani Ewa Biegas. Pan Krzysztof Szumański. I młody i wielki Sebastian Perłowski. Teraz możemy kończyć. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jeszcze raz wielkie brawa.